Do tej pory mówiliśmy o fizjologii snu, o mechanizmach regulacji snu. Przedstawiłem Państwu klasyfikację, trzy klasyfikacje, które w tej chwili obowiązują na świecie dotyczące zaburzeń snu. Natomiast teraz chciałbym przedstawić zagadnienie już bardziej kliniczne, dotyczące już bezpośrednio chorób, pacjentów z różnymi zaburzeniami snu. Także powiem sobie o rozpowszechnieniu epidemiologii, konsekwencjach bezsenności i jeśli cierpliwość nam pozwoli, także o leczeniu wybranych chorób czy sposobach leczenia. Także, a przy okazji, jeśli chodzi o rozpowszechnienie, jak mówię, jest to aspekt dotyczący głównie naszej polskiej specyfiki, dlatego że jak miałem okazję przedstawić się Państwu na początku. W tej chwili moja praca polega na prowadzeniu poradni leczenia zaburzeń snu i mogę się nieskromnie pochwalić, że jest to pierwsza w Polsce tego typu poradnia i do tej pory jest to ciągle największy ośrodek, także jesteśmy niejako pionierami, przebijamy się zarówno przez różne rafy, powiedziałbym, urzędnicze, jak i przez świadomość pacjentów, także w tej chwili poradnia już jest mocno wrośnięta w krajobraz medycyny, posiada własny, samodzielny status poradni specjalistycznej, własny, samodzielny kontrakt i na początek kilka słów właśnie na temat tej naszej poradni zgłaszalności. Może jeszcze znowu króciutko, jeśli chodzi o aspekt historyczny. Miejsce, w którym pracuję, czyli Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie, była niewątpliwie pionierem, jeśli chodzi o medycynę snu czy badania snu w Polsce. Już w latach 60. powstawały tam pierwsze prace. Wtedy, kiedy przyszedłem w połowie lat 80., istniała już pracownia badania snu. O badaniach snu mówiliśmy już troszkę wcześniej. Także jakby powstanie obok pracowni stricte naukowej, powstanie ośrodka klinicznego zajmującego się pacjentami było jakby naturalnym rozwojem. I tak się zresztą działo. To znaczy ja zajmowałem się badaniami snu, robiłem liczne prace na ten temat, zaburzenia snu w depresji, w zaburzeniach lękowych, u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Jakby przy okazji prac naukowych zaczęli się zgłaszać pacjenci cierpiący na różne skargi. Początkowo ja sobie nawet pozwoliłem zrobić taką statystykę. Początkowo były to pojedyncze osoby zgłaszające się, jedna, dwie, trzy, osiem osób, 11 osób zgłaszających się rocznie. I tak mniej więcej w połowie lat 90. ponieważ tych pacjentów było coraz więcej, ci pacjenci już wymagali takiego starannego zajęcia się, narodził się wówczas pomysł powstania poradni. Pomysł, jak mówię, na Polskę był zupełnie unikalny. Oczywiście w świecie podobne placówki powstawały, bo to była podobna geneza. Wokół ośrodków, które się z tym zajmowały, powstawały placówki zajmujące się leczeniem zaburzeń snu, nie tylko badaniem samego snu. No i w ten sposób zaczęliśmy się otwierać na świat, na pacjentów i jak widać otwarcie było niezwykle potrzebne, dlatego że w ciągu ostatnich kilku lat, można powiedzieć, w tempie geometrycznym rośnie zgłaszalność pacjentów do poradni, także jest to z jednej strony wyraźny sygnał, że zapotrzebowanie na tego typu placówkę i na tego typu pomoc lekarską jest. Mogę na marginesie już tego slajdu też dodać, że patrząc na problem zaburzeń snu już w takim społecznym aspekcie, to wyraźnie widać, jak problem jest niedoceniany, niedoinwestowany w sensie administracyjnym. W tej chwili jest tak, że my przyjmujemy właśnie około 500 pacjentów nowych rocznie. Porad udzielamy kilka tysięcy rocznie i sytuacja jest ciągle taka, że pacjenci, na przykład w ubiegłym roku, w 2002 roku, pacjenci zapisywani po prostu według kolejności zgłoszeń już w ciągu pierwszych 2-3 miesięcy wyczerpali całe limity na cały rok wyznaczone nam przez kasy chorych. Sytuacja w tym roku jest podobna. Zresztą mogę tutaj się poskarżyć, że w tym roku kasy chorych na odchodnym jeszcze ograniczyły nieco te limity. Na szczęście my tak bardzo się tych limitów nie trzymamy, także w tej chwili przyjmujemy pacjentów niemal dwukrotnie większą liczbę niż to wynikałoby z wcześniej zakontraktowanej usługi, ale ciągle jest to kropla w morzu potrzeb. To znaczy pacjenci, którzy zapisują się na wizyty, nierzadko muszą oczekiwać na termin wizyty kilka miesięcy. Tak to po prostu wynika z obecnych wskaźników. Taka jest struktura czy organizacja służby zdrowia. Także jeśli chodzi o liczbę porad udzielanych, a może też tutaj dodam, że ten system leczenia pacjentów oczywiście zależny jest od rodzaju choroby. Nieco inny jest system wobec pacjenta z bezsennością, nieco inny wobec pacjenta z narkolepsją, ale generalnie jest to tak, że pacjent, który jakby wchodzi, że tak powiem slangowo, do leczenia, do nas do poradni, ma zapewnionych co najmniej kilka lub kilkanaście wizyt w ciągu roku po to, żeby problem odpowiednio rozpoznać, odpowiednio tego pacjenta zaopatrzyć, nauczyć go spania, o czym jeszcze za chwilę będę mówił, także ta liczba porad, jak widzimy, sięga 2 do 3 tysięcy porad rocznie i jak mówię, jest to ciągle kropla w morzu potrzeb, także tych poradni spokojnie mogło być w Polsce 10 razy tyle i myślę, że też nie narzekałyby na brak pacjentów. Jeśli chodzi o charakterystykę pacjentów, taką króciutką tutaj naszej poradni, to jak
jakby podział pacjentów pod względem struktury wiekowej. Wspominałem o tym w pierwszej części naszego wykładu, że z zaburzeniami snu jest tak, że te większość, znaczy bezsenność na przykład jest to taka choroba, która bardzo narasta z wiekiem i pewne odbicie tutaj istnieje. Widać wyraźnie, że im pacjenci starsi, tutaj mamy przedział wiekowy, tym tych pacjentów zgłasza się coraz więcej, no do pewnego etapu. Pacjentów w późniejszym wieku jest po prostu, być może ci ludzie mają mniej siły, żeby przebić się przez te wszystkie organizacyjne struktury, natomiast chciałem przy okazji tej struktury wiekowej pokazać jedną rzecz, która jest dosyć charakterystyczna dla polskich pacjentów, mianowicie proszę zobaczyć, kolor zielony to są kobiety, kolor czerwony są mężczyźni, mamy między 40 a 45 rokiem życia dość gwałtowny wzrost zgłaszalności kobiet. Od razu będą głównie z bezsennością. Jest to taka polska specyfika, która, jak zobaczymy za chwilę, ma również swoje odbicie w danych epidemiologicznych, także taka jest cecha naszych pacjentów. Jeśli chodzi o rozpoznanie, to jakby tutaj nawiązując do prezentowanych wcześniej klasyfikacji, jak widzimy, charakterystyka tych pacjentów jest taka, że dominują pacjenci z bezsennością, tak zwaną bezsennością nieorganiczną, czyli ci, u których no, nie rozpoznajemy jakichś poważnych uszkodzeń somatycznych, neurologicznych, natomiast są to głównie bezsenność, tak zwana pierwotna, czyli no, wynikająca z samych mechanizmów regulacji snu lub bezsenność wtórna z zaburzeń psychicznych, stresów, zaburzeń lękowych. Na drugim miejscu mamy bezsenność organiczną, czyli taka, w której przyczyną bezsenności są jakieś czynniki natury somatycznej lub neurologicznej. Następnie mamy grupę pacjentów z somnambulizmem i z narkolepsją, mniej więcej równo, to są tylko dla przypomnienia pacjenci, którzy chodzą w nocy, potoczni lunatycy oraz pacjenci z tak zwanym napadowym snem REM, niezwykle ciekawa grupa. No i pozostała grupka pacjentów to jest nadmierna senność, zaburzenia rytmu snu i czuwania, w tym między innymi praca zmianowa i tak dalej, oraz lęki nocne, koszmary senne w dużo mniejszej ilości. To już tak bardziej dla ciekawości podział rozpoznań według innej klasyfikacji DSM-4, którą pokazywaliśmy, bo jak przypominam, te klasyfikacje zaburzeń snu ciągle są jeszcze jakby nie do końca doprecyzowane. To znaczy my wiemy, że tych chorób nie jest 6 jak w tej poprzedniej, czy 30, czy 20 parę jak w tej, ale z kilkaset chorób, jak widać, też dominuje bezsenność o podłożu psychicznym, następnie mamy na drugim miejscu bezsenność na podłożu somatycznym, somnambulizm, narkolepsję i kilkanaście innych chorób. Tutaj w tej grupie pacjentów, którą opisałem na potrzeby tego wykładu, jak widzimy w procentach, tak jak podobne słupki, widzimy, że dominuje, jak mówię, połowa całej grupy to są pacjenci z bezsennością, tą wtórną do zaburzeń psychicznych, jak mówię, szeroko pojętych, z różnego rodzaju lęki, depresje, stresy, zaburzenia adaptacyjne. Natomiast w ogóle pacjenci z bezsennością dominują w całej grupie pacjentów. No i może ostatnie takie tabelkowe porównanie, przynajmniej jeśli chodzi o naszą grupę pacjentów zarejestrowanych w naszej poradni, wśród zaburzeń psychicznych, jak widzimy, dominuje rozpoznanie pod hasłem, znaczy generalnie dominują zaburzenia afektywne, czyli zaburzenia nastroju, na drugim miejscu zaburzenia lękowe. I to jest zgodne z wszelkimi danymi literaturowymi, tak rzeczywiście jest. To są główne przyczyny wywołujące bezsenność. Wśród zaburzeń afektywnych na pierwszy plan wysuwa się dystymia. To jest, mówiąc językiem prostym, dawna nerwica depresyjna, czyli zaburzenie bardziej nerwicowe niż depresyjne. Charakteryzuje się tym, że pacjenci mają taki przewlekle obniżony nastrój. Nie mają już aż tak głębokich dołków depresyjnych, jak w prawdziwej dużej depresji. Natomiast te dołki utrzymują się długo, przewlekle i niewątpliwie towarzyszy im bezsenność. Z tym, że od razu może tutaj też taki komentarz nieco poziom naukowy. Mianowicie niewątpliwie jest tak, że bezsenność, zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne bardzo często występują razem. Aktualna, no, bo na pewno stan wiedzy, jak widać tutaj po tych zestawieniach, sugerowałby, że bezsenność jest objawem wtórnym do depresji i do lęku. I to jest prawda. Rzeczywiście bezsenność jest jednym z osiowych objawów depresji. Bezsenność zawsze towarzyszy zaburzeniom lękowym. Natomiast najnowsze osiągnięcia wiedzy, jakby nasze informacje, które na temat bezsenności gromadzimy, pokazują jednak rzecz nieco odmienną. Mianowicie należy już to powiedzieć, że bezsenność potrafi być chorobą jakby no, samą w sobie i po prostu powstaje jako choroba dotycząca, czy jakby zaburzenie samego przebiegu snu. Natomiast wówczas u pacjentów z bezsennością bardzo wyraźnie, w trakcie trwania bezsenności narasta odsetek zaburzeń depresyjnych,
innych zaburzeń lękowych, jak za chwilę to pokażę w pracach choćby amerykańskich. Rozpoznawalność depresji w grupie pacjentów z bezsennością jest kilkunastu, kilkudziesięciu razy większa niż u pacjentów śpiących dobrze. Także jakby tutaj pokazując ten rozkład rozpoznań psychiatrycznych w grupie pacjentów z bezsennością, warto już w tym miejscu zapamiętać, że ten związek przyczynowo-skutkowy nie jest taki jednoznaczny, jak to się do tej pory uważało. To nie jest tak, że pacjent popada w zaburzenia depresyjne, lękowe i z tego powodu przestaje sypieć. Czasem bywa mechanizm odwrotny. Po prostu przestaje spać z różnych powodów. Także, jak mówiliśmy, egzogennych. Coś się wokół dzieje, nie wiem, zła sytuacja życiowa, hałaśliwy sąsiad. Choć pacjent przestaje spać i wtórnie na skutek bezsenności dochodzi u niego do zaburzeń depresyjnych i do zaburzeń lękowych. Ale jest to zupełnie jakby nowe spojrzenie na to zagadnienie, które wymaga ciągle jeszcze dalszych badań i dalszego dopracowania. To, jak mówię, były wyniki dotyczące zgłaszalności pacjentów do naszej warszawskiej poradni leczenia i zaburzeń snu. Natomiast mogę również tutaj zademonstrować Państwu wyniki badań epidemiologicznych, też jeśli chodzi o komentarz, może pokażę, ponieważ w 1996 roku przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce badania epidemiologiczne dotyczące charakteru snu Polaków, sposobów, w jaki śpią oraz tego, na jakie problemy, na jakie zaburzenia cierpią. I tutaj z pewną satysfakcją mogę pokazać, ponieważ były to badania, które powstały, znaczy były to badania zrobione przez COBOS, natomiast one powstały, pytania były formułowane przez ekspertów z Polskiego Zespołu Badań Następstwa, miałem okazję w tych pracach uczestniczyć i wówczas 7, jak już liczę, lat temu po zrobieniu tych badań okazało się, że 24% Polaków, to było badanie na tak zwanej reprezentacyjnej próbce populacji, to jest to samo badanie, na którym się bada przeróżne preferencje polityczne, jak słyszymy teraz, ile osób rząd popiera, czy nie jest to podobny rodzaj badania, tak zwane badanie typu omnibus, okazało się, że 1/4 Polaków ma często i bardzo często problemy ze snem, tak było to pytanie formułowane. Wówczas pokusiliśmy się o porównanie wyników Polski z wynikami z literatury badań prowadzonych w podobny sposób i się okazuje, że wówczas już Polacy znajdują się na mniej więcej przeciętnym wskaźniku europejskim, czyli około 20 do 30% ogólnej populacji miewa problemy ze snem. Tak to wówczas wynikało. Na marginesie mogę powiedzieć, że to, co przedstawiałem przy okazji fizjologii, to też z tych badań wynikło, że Polacy przeciętnie sypiają około 7-8 godzin w weekendy, godzinę dłużej. Blisko 30% Polaków przyznało się do regularnych drzemek poobiednich. Także to jest też przy okazji obserwacja, że nie jest to tylko domena krajów południowych, czy basenu Morza Śródziemnego, ale jest to naturalna cecha naszego zegara. Tak na marginesie mogę powiedzieć, że głównie popołudniami w ciągu dnia sypiali studenci bezrobotni. Także widać, że sypiają w dzień ci, którzy mogą sobie na spanie pozwolić. A myślę, że potrzeba jest dosyć powszechna. Z tych badań wynikło bardzo wyraźnie, że ludzie młodzi rzadko skarżą się na problemy, właśnie bezsenność. Tak jak już mówiłem, ponieważ jest to 90% wszystkich zaburzeń snu, stąd problemy ze snem nazwaliśmy bezsennością. Natomiast nieomal połowa ludzi w starszym wieku ma kłopoty ze spaniem, te dane były też zgodne z literaturą. Ciekawe były, powiem, pewne aspekty społeczne, czy konsekwencje, czy inne zaburzenia snu, jak już widzieliśmy wcześniej, oprócz bezsenności, nadmierna senność jest poważnym problemem, choć jak widzieliśmy, zgłaszalność do poradni jest niewielka, jest to raptem kilka procent pacjentów, ale okazuje się, że w tak zwanej populacji ogólnej blisko 30% Polaków zasypia regularnie przed telewizorem, także można powiedzieć, że jest to dosyć dobry lek na senny, przynajmniej był 7 lat temu, nie wiem, czy obecnie, kiedy głównie w telewizorze że pokazują wojny i różne tragedie, czy to będzie równie dobry lek nasenny, ale w każdym razie widać, że czytanie, odpoczynek, czyli relaks jest też czynnikiem sprzyjającym zasypianiu. I tak jak tutaj w tej tabelce widać, to jest taka, powiedziałbym, fizjologiczna nadmierna senność u ludzi, którzy są zmęczeni, czy jakoś tam zestresowani i odpoczynku więcej potrzebują. Natomiast zasypianie w czasie spektakli, na meczu, w czasie rozmowy, w czasie codziennych zajęć, czy podczas posiłku, jak widzimy, dotyczy kilku procent osób i to już jest niewątpliwie tak zwana nadmierna senność patologiczna. Nie da się tutaj na podstawie tego badania rozgraniczyć, z jakimi rodzajami chorób mamy do czynienia. To może być zarówno zespół bezdechów sennych, który, bo pragnę też powiedzieć, przypomnieć, że pierwszym objawem zaburzeń oddychania we śnie jest właśnie nadmierna senność. Ponieważ człowiek źle śpi w nocy, bo źle się wentyluje, źle oddycha, wtedy jest nadmiernie senny w ciągu dnia. I to jest, podejrzewam, ta grupa pacjentów, plus pewnie inne postacie hipersomni, które, no, jak mówię, wywołują senność w takich codziennych sytuacjach, ale dosyć szczególnych, właśnie jak rozmowa czy posiłek. Również 5% Polaków się przyznało do zasypiania za kierownicą. Porównując te dane z literaturą, można powiedzieć, że jest to niewielki odsetek, ale pytając znajomych socjologów, stwierdzili, że być może nie każdy z pytanych się do tego przyznaje. W razie bezsenność czy zasypianie za kierownicą, jak widać, też zaczyna już być problemem społecznym. Polacy wówczas, 7 lat temu, pytani o przyczyny
ich zaburzeń snu przyznali, że na pierwszym planie jest stan fizyczny, na drugim stan psychiczny, czyli jak widzimy to jest zgodnie z tym, co mówi medycyna, zła sytuacja materialna, kłopoty rodzinne, najmniej Polaków wskazywało na pracę zmianową, jest to pewna nietypowość, to znaczy z reguły w większości prac dotyczących zaburzeń snu jako jedna z częstszych takich społecznych przyczyn bezsenności jest właśnie wymieniana praca nocna i praca zmianowa, z tym, że jak mówię, no 7 lat temu być może jeszcze ilość Polaków pracujących na zmiany nie była tak duża. Myślę, że też że sytuacja materialna nie była tak zła jak obecnie, stąd ta charakterystyka tak wygląda. Kolejną informacją, którą żeśmy zdobyli z tych badań epidemiologicznych przeprowadzonych w 1996 roku, to było spożywanie leków nasennych. I tutaj uzyskaliśmy wynik dosyć oszłamiający. Otóż okazało się, że porównując, jak mówię, z pracami publikowanymi w literaturze o podobnej procedurze, okazało się, że Polacy, no zwłaszcza jak widzimy kobiety, spożywają stosunkowo najwięcej leków nasennych w porównaniu z innymi krajami. Tutaj Finlandia jest wyróżniona, dlatego że była starsza grupa pacjentów niż pozostali pacjenci. Natomiast szczególnie uderzający wynik uzyskaliśmy oceniając jakby spożywanie leków w zależności od wieku. Się okazuje, że w grupie pacjentów po 65 roku życia, czy jak według niektórych chcą uważać u pacjentów geriatrycznych, Polacy zużywają najwięcej leków nasennych. Jest to tym bardziej, mówię, uderzające, że według powszechnie akceptowanych standardów na świecie w tej grupie pacjentów, u pacjentów starszych, nie wolno stosować leków uspokajających, przynajmniej leków nasennych, benzodiazepinowych, ponieważ te leki mają cały szereg działań niepożądanych, stłumienie, zwiotczenie mięśni, zaburzenie pamięci, którzy zwłaszcza w tej grupie pacjentów mogą dawać cały szereg nieprzyjemnych, wręcz niebezpiecznych objawów ubocznych. Zresztą mogę taki przykład przytoczyć w dosyć znanej pracy, w której wykazano, że u pacjentów w starszym wieku, u których doszło do złamania szyjki kości udowej, była to w większości grupa przewlekle biorąca leki nasenne. Dlatego, że ci pacjenci mają jakby gorszą orientację, słabsze mięśnie, w związku z tym łatwiej o przewrócenie się, łatwiej o upadek i różnego rodzaju komplikacje. Także jest to wynik niezmiernie niepokojący i tutaj już mogę dodać, że w ciągu tych 7 lat moim zdaniem sytuacja się nie zmieniła. Według danych porównujących spożywanie leków z ostatnich lat nadal jesteśmy w czołówce i jeszcze mało tego, zwłaszcza jeśli chodzi o leki nasenne w Polsce, ciągle u nas dominuje struktura taka, że głównie są stosowane leki starej generacji, takie leki silnie tłumiące. Mogę już uprzedzając dalszą część wykładu powiedzieć, że w tej chwili tendencja wszędzie na świecie jest taka, że jako leki nasenne używa się leki coraz delikatniejsze. Takie, no, w zasadzie idea ich ma być tylko taka, że pacjent dzięki tabletce mógł w miarę szybko zasnąć i potem dalej spać z tym fizjologicznym. Tak wygląda w tej chwili jakby kierunek, jeśli chodzi o stosowanie leków nasennych. W zasadzie odchodzi się od stosowania leków nasennych na stałe. W ogóle nie wolno tego robić. Jest ciągle w Polsce, poza tym, że najwięcej Polaków te leki zjada, to jeszcze są, tak jak mówię, leki starej generacji. Takie jest to leczenie, jak to było kilkanaście lat temu. No i teraz chciałem Państwu pokazać kolejne badanie. To jest drugie z dwóch badań epidemiologicznych na temat zaburzeń snu, które w Polsce zrobiono w 2000 roku. Dokładnie 3 lata temu badanie zostało przeprowadzone po raz kolejny. Robiła to firma Pentor. I co ciekawe, to badanie, to było też badanie typu omnibusa, czyli włożono pytania w jakiś szerszy test, ale identyczne pytania zadawano również pacjentom w 4 krajach zachodnioeuropejskich. Włochy, Francja, Wielka Brytania i Niemcy. I co się okazało po tych 6 latach, 5 od poprzedniego badania, że kiedy pytano Polaków o to, jak śpią, to na problemy ze snem przyznało się 11 plus 23, czyli 34% Polaków ma problemy ze snem, zaledwie 5% te problemy miało kiedyś, ale teraz już to minęło. Ten podział dotyczy 11% osób, które mają problemy ze snem, ale stosują leki, 23% ma problemy ze snem, ale się nie leczy w żaden sposób. Jeszcze ten wątek za chwileczkę rozwiniemy. I jak widać, Polska na tle Europy, modny teraz temat, już to Europę dogoni. Także mniej więcej ten sam odsetek, około 30% populacji, czy to będzie Polska, czy Włochy, czy Wielka Brytania, Niemcy, czy Francja, mniej więcej 30% ogólnej populacji ma problemy ze snem. Ja mówię świadomie problemy ze snem, a nie bezsenność, dlatego że jak już widzieliśmy wcześniej, mówiąc o klasyfikacji, że diagnozowanie bezsenności jest bardzo trudne, dlatego że jest to bardzo złożona choroba, o bardzo złożonym tle. W związku z tym trudno oczekiwać od ankietera, żeby prowadził fachową diagnostykę, ale mogę na marginesie tego slajdu powiedzieć jedną rzecz. W ciągu ostatnich 2 lat pokazały się prace epidemiologiczne, które taką wybraną populację osób zapraszały. To głównie w Stanach Zjednoczonych te prace powstały. Takich wybrane 1000 osób zapraszano do ośrodków medycyny snu, robiono tym pacjentom badania snu i okazało się, że wyniki są identyczne.
że około 30% ogólnej próbki populacji ma problemy ze snem i z tych 30% u 10% stwierdzamy, że te problemy są bardzo poważne, no w sposób już istotny zagrażające ich funkcjonowaniu. Przy okazji charakterystyki pacjentów z bezsennością, powiedzmy tutaj jest podział na płeć, na wiek, więc widzimy, że zgodnie z oczekiwaniami, z tym co się mówi, że kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni i w Polsce i w Europie cierpią na bezsenność. Jeśli chodzi o wiek, widać, że wyraźnie narasta rozpowszechnienie bezsenności z wiekiem i to już o tym żeśmy wspominali. Natomiast proszę zwrócić uwagę na kolejną ciekawą rzecz, że czerwony słupek to jest Polska. Proszę zobaczyć, w czwartej dekadzie dwukrotnie rośnie rozpowszechnienie bezsenności w grupie i to głównie kobiet. Także to, co żeśmy obserwowali u nas poradni, że kobiety w czwartej dekadzie życia zaczynają masowo chorować na bezsenność, to samo znajduje odbicie w badaniach epidemiologicznych. I może ostatnia bardzo interesująca i też niezwykle ważna moim zdaniem rzecz, mianowicie długość trwania bezsenności. Jak widzimy, bezsenność, tak naprawdę prawie wszyscy Polacy mają bezsenność przewlekłą. Bezsenność krótkotrwała, taka tygodniowa, miesięczna, to jest zaledwie kilka procent populacji, natomiast trwająca 6, 12, rok czy ponad 3 lata jest to główny odsetek. Także z tego wynika kilka informacji. Po pierwsze, jak widać, Polacy chorują przewlekle, prawdopodobnie nie zgłaszają się do lekarza odpowiednio wcześnie. No i jeszcze pokazuje to jedną cechę bezsenności, mianowicie, że bezsenność ma charakter taki, że lubi się uprzewlekniać.